Józek nie do końca czaił, że świat to żywy organizm. Prośby o segregowanie śmieci miał też za nic. Z premedytacją rzucał kawałeczek od śmietnika, przekonany, że wszystko samo znika. A mówiła mama, gdy był młody Józek, co za bajzel robisz? Przyjdzie śmieciotwór, to go nie przegonisz. A on śmiał się, pakując w trzyfoliowe siatki, nawet kupując tylko jedną bułę z żabki. Józek, weź już się ogarnij, bo przyszłość wygląda marnie. Przyjdzie śmieciotwór, wszystko ci wygarnie. Zje ci buty, zje komputer, zje ci żonę, zje ci dzieci. Tak się kończy niesegregowanie śmieci. Bzdury jakieś, ja się tak porobić nie dam. To konspiracja, co jak ocieplenia wcale nie ma. I my bezmyślnie żyć będziemy czyściej, zdrowiej. To jest bez sensu i mi się nie mieści w głowie. Józek, bo śmieciotwór przyjdzie, wołał każdy w okolicy, gdy bez katalizatora jeździł po ulicy. Sz nagle wszystkie józka śmieci z każdej rzeki i jeziora zebrały się i zamieniły w potwora. Józek, weź już się ogarnij, bo przyszłość wygląda marnie. Przyjdzie śmieciotwór, wszystko ci wygarnie. Zje ci buty, zje komputer, zje ci żonę, zje ci dzieci. Tak się kończy niesegregowanie śmieci. Tak śmieciotwór się pojawił, mówi Józek, chodź na solo. Zaraz dostaniesz w ciry, przestanie ci być wesoło. Wtedy Józek pojął, że mama miała rację i że zaraz będzie zjedzony na kolację. Wykręcić się nie dało, do epickiej walki doszło. Józek po jednym ciosie padł, zapomniał o co poszło. Obudził się ze świadomością, że gdy nie dbasz o naturę, ta znajdzie sposób, żeby zaleźć ci za skórę. Józek, weź już się ogarnij, bo przyszłość wygląda marnie. Przyjdzie śmieciotwór, wszystko ci wygarnie. Zje ci buty, zje komputer, zje ci żonę, zje ci dzieci. Tak się kończy niesegregowanie śmieci. Tak się kończy niesegregowanie śmieci.